Panie generale, panie prezydencie, szanowni państwo, oficerowie, podoficerowie, szeregowi, mieszkańcy Koszalina. W dniu dzisiejszym tutaj, na tym placu, mamy okazję zakończyć praktycznie szkolenie przygotowujące nas do wylotu. Za kilka dni pierwsza grupa stojących tu przed wami żołnierzy na czele z dowódcą uda się do Iraku, aby realizować zadania w ramach 13 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego. Ostatnie kilka miesięcy to okres wytężonej pracy, zakończonej certyfikacją, zakończonej przygotowaniem się do tego trudnego zadania. Tak jak zostało to już wspomniane, dla niektórych z nas jest to pierwsza misja, dla niektórych jest to któraś z kolei. Najważniejsze, abyśmy wszyscy za 6-7 miesięcy mieli okazję spotkać się tutaj, na tym placu, w takim samym składzie i tego życzę nam wszystkim, abyśmy wrócili bezpiecznie do kraju. Pod oddziały. Wasze! Rozkaz numer 114 szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 3 listopada 2022 roku. Pod oddziały. Spocznij! Do wykonywania zadań w polskim kontyngencie wojskowym, w działania globalnej koalicji oraz inicjatywie i misji NATO kieruję z jednoczesnym pozostawieniem na stanowisku służbowym ostatnio zajmowanym w kraju 65 oficerów, 120 podoficerów, 44 szeregowych. Pododziały. Rozkaz podpisał z upoważnienia szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski. W tej chwili przedstawiciel dowódcy generalnego rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, pan generał brygady Szymon Koziatek, dokona uroczystego przekazania 13 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku w podporządkowanie dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, którego w dniu dzisiejszym reprezentuje pan pułkownik Daniel Butryn. Wojsko Polskie posiada bogate bojowe tradycje związane z udziałem w misjach poza granicami kraju. Efektem naszego zaangażowania w misje zagraniczne jest doświadczenie niemożliwe do zdobycia nawet w czasie najbardziej intensywnego szkolenia w warunkach poligonowych. Obecność polskich żołnierzy w najbardziej zapalnych miejscach Bliskiego Wschodu stwarza szansę na pokojowe współistnienie narodów, które od pokoleń pozostają w konflikcie polityczno-religijnym. Dzisiaj żegnamy żołnierzy 13 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego, którzy już za kilka dni rozpoczną służbę w Republice Iraku. Jest to kraj od wielu lat targany konfliktami znaczonymi tysiącami ofiar, dlatego tak ważnym jest, aby nie dopuścić do ponownego przelewu krwi. Jestem głęboko przekonany, że żołnierze 13 zmiany PKW Irak znacząco przyczynią się do budowania stabilności i wspólnego poczucia bezpieczeństwa w tym niestabilnym kraju. Żołnierze, wierzę, że wasze bogate wyszkolenie i doświadczenie znajdą odzwierciedlenie we współpracy z lokalnymi władzami oraz żołnierzami armii sojuszniczych, jak również w realizacji powierzonych wam zadań. Ostatnie miesiące poświęciliście na intensywne szkolenie i przygotowanie. Jestem głęboko przekonany, że jesteście gotowi do wyjazdu. Życzę wam powodzenia i żołnierskiego szczęścia. Wracajcie zgodnie z planem i szczęśliwie do rodzinnego domu. W imieniu dowódcy operacyjnego na wstępie chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim dowódcy 12 Dywizji, dowódcy 8 Pułku, jak również dowódcy 5 Pułku za przygotowanie żołnierzy do misji, która jest wyzwanie dla każdego z żołnierzy, którzy jadą w tak trudny teren, nawet jeżeli czynią to po raz drugi, trzeci, jest to zawsze wyzwanie. Jak certyfikacja pokazała, jesteście dobrze przygotowani, wiecie po co jedziecie, pozostaje tylko zrealizować postawione przed wami zadania. Zadania, które będziecie realizowali na terytorium Iraku, będą na pewno swoistego rodzaju wyzwaniem dla każdego z was, będą poligonem,
będą na pewno wzbogacały wasze doświadczenie bojowe. Przede wszystkim chciałbym, żebyście wszystkie zadania realizowali bezpiecznie, żebyście zdawali sobie sprawę i mieli świadomość, w jakim rejonie się znajdujecie i jakie tam są zagrożenia. Na miejscu pozostawiacie swoje rodziny. Ci, którzy już byli na misjach, wiedzą, że czas po drugiej stronie płynie szybko. Oczekiwanie w kraju niestety tak szybko nie upływa. Tym bardziej, że po drodze mamy święta Bożego Narodzenia, dużo zdarzeń, które będą na pewno rodzinne. Mam nadzieję, że ten czas upłynie bardzo szybko i że wszyscy, tak jak tutaj stoicie, wrócicie bezpiecznie i rodziny będą cieszyły się z waszego powrotu. Przed wami odpowiedzialna i ważna misja w ramach kolejnej, 13 już zmiany polskiego kontyngentu wojskowego Irak. Wasza obecność w tym kraju jest niezbędna i niezwykle przydatna. Będziecie bowiem monitorować przestrzeganie porozumień i traktatów w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. To poważne wyzwanie. Jestem przekonany, że dzięki dobremu wyszkoleniu podołacie nowym obowiązkom. Ale wasza misja pokazuje także światu, że Polska jest aktywna na arenie międzynarodowej, że Unia Europejska i NATO mogą zawsze liczyć na wsparcie naszej armii. Życzę wam szczęśliwego powrotu do Koszalina, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Przekażę dziś flagę Koszalina, aby towarzyszyła wam zawsze w wykonaniu codziennych obowiązków. Niech będzie łącznikiem z miastem, z przyjaciółmi, którzy będą na was czekać z wielką niecierpliwością. Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od władz samorządowych i mieszkańców Koszalina. Życzę wam powodzenia i żołnierskiego szczęścia. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś każdemu własną ojczyznę, by ją kochał jak matkę. Zajrzyj na tych żołnierzy, którzy rozpoczynają misję pokojową w Iraku. Pokaż im swoją łaskę, by o pokój zawsze zabiegali. Umacniaj ich w służbie ojczyźnie. Niech pomnażają liczbę sług bezpieczeństwa, wolności narodów i pokoju w świecie. Ciebie, Najświętsza Panno, Hetmanko żołnierza polskiego, przyzywamy. Bądź im zawsze patronką, miej ich w swojej matczynej opiece. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.